od dawna marzyliśmy o tym, żeby zwiedzić Japonię. Wiem, że nie tylko my. Bardzo dużo osób chce zwiedzić ten kraj, dlatego zapraszamy Was w naszą podróż po Japonii. Przygotowania trwały bardzo długo. Nasz napis na tablicy rozpoczęliśmy od 80 dni i tak zeszło aż do zera. Nareszcie! Ja to chyba do ostatniej chwili nie czułem, że lecimy do Japonii, natomiast dwie 5-tonowe walizki mi o tym usilnie przypominały. Jeszcze jesteśmy uśmiechnięci, bo jeszcze nie wiemy, jak męczące jest 11 godzin w samolocie. Zasada podróży numer 1. Nie zasypiaj jako pierwszy. Spóźnił nam się lot. I generalnie jesteśmy w czarnej dupie i biegniemy właśnie na przesiadkę. Lot był bardzo, bardzo, bardzo długi, ale w sumie cały prawie przespaliśmy. W sumie lotniska tak bardzo się od siebie nie różnią, więc oprócz tego, że powitały nas roboty w lotnisku w Tokio, to nie było aż tak czuć, że jesteśmy już w Japonii, więc jeszcze dalej to do mnie nie dochodziło. Nie powinnaś zapominać o słynnych multifunkcjonalnych toaletach. Dopiero co wysiedliśmy z samolotu, lecieliśmy razem z przesiadką i pilotem do Paryża jakieś 14 godzin, więc wyobraźcie sobie, co jesteśmy w Japonii. Mamy dość, ale szukamy teraz czegoś do jedzenia, po czym siadamy na kolejny transport i jedziemy do Kyoto. Nie dało się powstrzymać przed kupieniem swojego pierwszego napoju w maszynach, które oglądaliśmy naprawdę wcześniej na YouTubie tak często. I to była chyba najlepsza część w ogóle Japonii. Ta podróż tym autobusem. Powinny takie autobusy być 100% w Polsce, bo ten nasz polski bus przy takich zamykanych dookoła firankami, rozkładanych z poduszkami, z kocami, to w ogóle się nie umywa. Chyba pierwszy raz w życiu spotkałem się z tym, żebym miał prywatną kwaterę w autobusie. No i pierwszy dzień w Kyoto. W końcu, tak naprawdę nie wiem po ilu godzinach podróży, chyba po 24, mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda Japonia i Kyoto nas nie zawiodło, było bardzo, bardzo tradycyjne, przepiękne. Właśnie sobie uświadomiłem, jak to brzmi. Jesteśmy od kilkunastu godzin w Japonii, a dopiero teraz widzimy, jak ta Japonia naprawdę wygląda. Jesteśmy samobójcami, więc po 24 godzinach podróży w oczekiwaniu na hotel zamiast siedzieć w jakiejś kawiarni postanowiliśmy pójść do Fushimi Inari, czyli świątyni z takimi bramami. Jest ich aż 1000. Tylko ktoś zapomniał nam powiedzieć, że w Fushimi Inari generalnie przez 3 godziny chodzi się po górach, więc możecie sobie wyobrażać, jak byliśmy zmęczeni. I ja już przeklinałam pod koniec, jak wchodziliśmy, ale powiem szczerze, że opłacało się. Do tej pory mnie zastanawia, dlaczego żaden poradnik nawet słowem nie wspomniał o tym, ile czasu zajmuje wejście na Fushimi Inari. Natomiast wszyscy pisali: tak, pewnie, idźcie, piękne bramy, 1000 bram. Dzięki. W sumie najlepsze wspomnienia z tego Fushimi Inari to nie była sama świątynia i same bramy, tylko to, jak skręciliśmy w jakąś boczną ścieżkę i trafiliśmy do lasu bambusowego i tam były jakieś dwie małe opuszczone świątynie, nie było tam w ogóle ludzi. Gdzie obok, jak w mrowisku. To był ten moment, kiedy pierwszy raz w życiu znalazłem się w lesie bambusowym i szczerze mówiąc, Klaudia musiała mnie stamtąd siłą wyciągać. No, i po kilku godzinach oczekiwania odebraliśmy klucze do naszego mieszkania i mogliśmy z siebie zrzucić śmierdzące po 30 godzinach podróży ubrania. A gdzie teraz idziemy? Idziemy na ramen. Ramen! Oryginalne, kyotowe ramen. Kyotowe. Potem poszliśmy na przepiękny gion. Naprawdę, każdy, jeżeli ma okazję być w Japonii, musi pojechać do Kyoto, przejść się po gionie, bo to jest jedyna okazja, żeby poczuć się jak w starej Japonii. Nie tej nowoczesnej, tokijskiej ze światłami, tylko dzielnica gejsz. I tu wam zdradzę sekret. Przez cały czas, jak tam byliśmy, nie zobaczyłem na oczy ani pół gejszy. Ani pół.
A, i obowiązkowo lody z maczą. No halo, w Polsce kosztują miliony, a tam są na każdym rogu. Zaczęliśmy dzień drugi w Kioto, postanowiliśmy pójść do sanktuarium małp, ale okazało się, że to nie będą jedyne zwierzęta, które zobaczymy w tym dniu i zobaczyliśmy, że w pobliżu jest kawiarnia z kotami i z sowami. Oboje stwierdziliśmy, że nie mamy ręki do kotów, bo koty od nas uciekały, w przeciwieństwie do psów, które nas kochają, więc ja byłam niepocieszona, bo chciałam sobie pomiziać kicie, a kicie generalnie nie chciały miziać się ze mną. Natomiast w kawiarni z sowami była masakra. Pod tym względem, że fajnie było zobaczyć te wszystkie sowy, przejść się, podotykać sów. Pierwszy raz w życiu to robiłam, ale... Naprawdę, kiedy widzi się te sowy przywiązane za nóżki, gdzie one rozkładają skrzydła, chcą odlecieć, a nie mogą i prawdopodobnie przez całe swoje życie nie polatają, to aż człowiek ma wyrzuty sumienia, że zapłacił za wstęp. I tutaj się z Klaudią w 100% zgodzę. Ponieważ mówi się bardzo dużo o tych kawiarniach z kotami, z psami, z sowami. Natomiast mało kto mówi o warunkach, w jakich te zwierzęta są przetrzymywane oraz na jak bardzo wystraszone zwykle wyglądają. Niemniej jednak trudno jest ukryć, że początkowo obcowanie z tymi zwierzakami i picie sobie dobrej kawy czy herbaty sprawiło nam przyjemność. Już się nie spodziewałeś, że cię ktoś dotknie, co? A tak się giba, jakby już miał dość. Proszę przestać. Po wyjściu z kawiarni z sowami i kotami mogliśmy ruszyć w dalszą wędrówkę. Oczywiście, kto by się spodziewał, że znów będziemy chodzili po górach. No i nareszcie mogliśmy przejść do sanktuarium z małpami. Niestety na górze się rozpadało, ale nam to nie przeszkadzało, bo człowiek jest tak zafascynowany tym, że stoi, a dosłownie małpy przychodzą obok twojej nogi, bo w zoo to widzimy je na 200 metrów do przodu, jest w ogóle barierka, możesz oglądać tylko jak obrzucają się kałem z daleka, a tutaj możesz oglądać z bliska. Tak, pewnie, możesz nawet do nich dołączyć. Zapomniałaś tylko dodać, że przez całą drogę była masa tabliczek mówiących: proszę nie zbliżać się do małp, bo mogą być agresywne. A ty co robiłaś? Oczywiście popychałaś mnie do małp i mówiłaś: tak, tak, rób im zdjęcia z bliska, będą fajnie wyglądać na filmiku. Było naprawdę fajnie, to była taka dzika Japonia, były bardzo ładne widoki z tej góry i to było niesamowite, że w tle widać miasto, a ty obcujesz z małpami. Jak już nacieszyliśmy się towarzystwem naszych krewniaków, mogliśmy spełnić kolejne marzenie, które było w zasadzie zwieńczeniem tego dnia. Odwiedziliśmy jeden z największych lasów bambusowych w Kioto. W ramach ciekawostki okazało się, że było to zarówno moje, jak i Klaudii marzenie, odkąd byliśmy małymi dzieciakami, żeby znaleźć się w takim lesie i po nim pospacerować. Chociaż o wiele lepsze doświadczenie miałam z tej bocznej ścieżki w Fushimi Inari, gdzie byliśmy sami w tym lesie bambusowym, niż tutaj, gdzie było mnóstwo turystów i nawet człowiek nie mógł sobie poobcować z naturą, bo wszędzie tylko zdjęcia, wszędzie tylko gadanina i sprzedawanie butelek wody. Na sam koniec, przed wyjazdem z Kioto, udało nam się zwiedzić jeszcze Złoty Pawilon. Jest to niesamowity budynek, który mieści się pośrodku jeziora, a w jego wnętrzu, z tego co wyczytaliśmy, znajdują się relikwia Buddy.
te 2 dni w Kioto to naprawdę było bardzo mało. Wiemy, że mogliśmy zobaczyć o wiele więcej miejsc. Powiem Wam, nie żałuję, że pojechaliśmy do Kioto i powiem nawet więcej, żałowałabym, gdybyśmy tam nie pojechali, bo w Tokio bardzo rzadko jest taka okazja, żeby poobcować sobie ze starą Japonią. A tutaj mogliśmy naprawdę zobaczyć przepiękne zabytki, pochodzić po dzielnicy gejsz, poczuć się, że obcujemy z tą kulturą japońską, nie z technologią, tylko z Japonią.